Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, z ogromną radością witam Was pierwszego dnia Wielkiego Postu, pierwszego wieczoru Wielkiego Postu i zapraszam na wielkopostną drogę z okruchami. Będzie w tym roku zupełnie inaczej niż do tej pory bywało w sumie na Languście, niż bywało w rekolekcjach wielkopostnych, dlatego że to będą de facto nie rekolekcje, a można by to nazwać ćwiczenia. Czyli będą to wielkopostne ćwiczenia po to, żeby się nawracać. Dla mnie osobiście będzie to dosyć duże wyzwanie, dlatego że obiecałem sobie, że będę mówił bardzo krótko, bardzo konkretnie i bardzo zadaniowo, czyli prawdopodobnie 2-3 minuty. Wiem, myślicie sobie, na pewno to jest niemożliwe. Tak właśnie będzie. Dlatego że w tym roku, moi drodzy, chciałem Was zaprosić nie do słuchania różnego rodzaju komentarzy, rozważań i tak dalej, nie do zajmowania się wielkimi tematami biblijnymi, tematami naszego życia, tylko konkretem. W sensie bardzo bym chciał, żebyśmy w tym roku w Wielkim Poście, każdego dnia tego postu, zrobili jakąś konkretną rzecz, która nas zbliży do nawrócenia. I chciałbym Wam każdego wieczoru, bo odcinki będą się ukazywały każdego wieczoru Wielkiego Postu, poza niedzielami, bo jak wiecie, niedziele się nie liczą w Wielkim Poście, dać Wam każdego wieczoru zadanie na następny dzień. Czyli wieczorem usłyszycie to, co jutro ewentualnie możecie zrobić, albo czego możecie nie robić. Chciałbym, żebyście sobie wieczorem trochę o tym pomyśleli, czyli jakby zaplanowali sobie, jak mogę wykonać to zadanie następnego dnia, a potem, żebyście je zrealizowali. Oczywiście, kochani, może być tak, że niektóre zadania, które Wam zadam, to sobie powiecie, ale jutro tego zrobić nie mogę, bo mam akurat taki dzień, że to się nie da zrobić. Spokojnie, zaplanuj sobie to na jakiś inny dzień. Chcę Wam tylko poddać 40 okruchów, czyli 40 pomysłów na to, co każdego dnia postu zrobić, żeby nam się serce nawracało. Dzisiaj zaczniemy już od pierwszej rzeczy na jutro, czyli na czwartek, i tak będzie każdego dnia. Więc posłuchajcie, o co chciałbym Was prosić na jutro. Otóż, moi drodzy, chciałbym, żebyśmy zaczęli od czegoś, co nam wynika z dzisiejszego dnia, a czego w Polsce czasem nie widzimy z uwagi na pewne nasze tradycje i obrzędy. Jak wiecie, dzisiaj w Popielec, w Środę Popielcową, jest taki obrzęd na mszy świętej. Mam nadzieję, że byliście dzisiaj w kościele, żeby ten obrzęd przyjąć. Obrzęd posypania głów popiołem. Ten obrzęd w różnych krajach wygląda różnie. U nas w Polsce zazwyczaj jest po prostu posypaniem głowy popiołem, czyli ksiądz bierze trochę popiołu i sypie go zazwyczaj na włosy, gdzieś na czubek głowy. Ale jak pewnie wiecie, w niektórych krajach ten obrzęd wygląda troszkę inaczej, dlatego że wygląda w ten sposób, że często kapłan ma palce zwilżone na przykład jakimś olejem, macza ten palec z olejem w popiele i robi człowiekowi krzyż na czole, taki bardzo mocno widoczny. Zresztą, niektórzy mi pisali w komentarzach pod ostatnim odcinkiem Elementarza, że w niektórych miejscach w Polsce też tak się robi, o dziwo. Ja tego nie spotkałem nigdzie. W Polsce widziałem tylko posypywanie, ale niektórzy mówią, że tak jest w niektórych parafiach w Polsce. Dlaczego to ważne? Uważam, że oczywiście nie ma znaczenia, który to jest rodzaj posypywania czy mazania czoła, tylko że to namazanie krzyża na czole jest bardzo pięknym świadectwem. Dlatego że na przykład, nie wiem, kiedy pojedziecie do Stanów albo do, nie wiem, Wielkiej Brytanii, gdzie właśnie się robi krzyże na czole, to ludzie często z tym krzyżem chodzą przez cały dzień. W takim sensie idą już od rano o 7 na mszę, ksiądz im robi taki krzyż z popiołu na czole, nie zmywają tego krzyża po mszy świętej, tylko idą do pracy, idą do szkoły, idą w tramwaje, w autobusy i mają na czołach te krzyże z popiołem przez cały dzień. Dopiero wieczorem się myją. I to jest pewnego rodzaju świadectwo. To jest pewnego rodzaju taki znak dla świata. Jestem człowiekiem, który właśnie rozpoczął Wielki Post. Otóż, jakie zadanie na jutro? Bardzo proste. Otóż nie chodzi mi o to, żebyś cały dzień jutro chodził czy chodziła z krzyżem na czole. Tylko spróbuj jutro w jakiś sposób zaświadczyć o tym, że jesteś człowiekiem wierzącym i że właśnie zaczął się dla ciebie specjalny okres. Nie dyktuję żadnej formy. Jeżeli chcesz, to z kimś porozmawiaj. Jeżeli chcesz, to się, nie wiem, publicznie przyznaj do wiary przy okazji, nie wiem, posiłku, bo się będziesz żegnał, albo poprosisz ludzi, którzy z tobą będą, pomódlmy się przed posiłkiem, albo w jakikolwiek inny sposób. Absolutnie to nie ma znaczenia, jaki to będzie sposób. Czy to będzie w domu, przed domownikami, czasem to jest najtrudniejsze świadectwo, czy to będzie gdzieś w pracy, czy w szkole, czy po prostu dla nieznajomych ludzi na ulicy, w jakikolwiek sposób. Daj świadectwo, przyznaj się do tego, że jesteś człowiekiem wierzącym.
Więc spędź dzisiaj wieczorem troszkę czasu, żeby pomyśleć, jak to jutro zrobisz. Mówiąc tylko, zaplanuj to. Zaplanuj, jak jutro zaświadczysz o tym, że jesteś wierzący. I kochani, wiem, że dzisiaj bardzo długo, ale to odcinek wstępny. Naprawdę będzie zawsze 2 albo 3 minuty. Natomiast jedna jeszcze uwaga bardzo ważna. Te zadania, które będę dawał na każdy dzień, to one nie są tylko po to, żeby okej, tego jednego dnia coś tam zrobię, no i wykonałem zadanie. To chciałbym, żebyście każdego wieczoru o tych rzeczach, które ja wam zadam na dzień następny, pomyśleli, jak to w ogóle wygląda w waszym życiu. Czyli tak jak jutro proszę was o świadectwo, to pomyślcie, a jak to w ogóle w waszym życiu jest ze świadectwem. Może jedną z rzeczy, których trzeba nawrócić sobie, to jest to, że zaczniemy się przyznawać do tego, że jesteśmy wierzący. Że to przestanie być sprawa prywatna, wstydliwa, albo jakaś taka, nie wiem, w ogóle do schowania, tylko zaczniemy żyć odważnie jako ludzie wierzący. Ten jutrzejszy gest, ten okruch ma być tylko początkiem do czegoś takiego. Więc zapraszam, dajcie jutro świadectwo.